W tym zadaniu mamy dane dwie liczby a oraz b wyrażone za pomocą logarytmów. Musimy uzasadnić, że zachodzi oszacowanie dla wyrażenia a do potęgi b, takie, że to wyrażenie jest większe od pierwiastka z 7 przez 8 i mniejsze od pierwiastka z 7 przez 6. Żeby to zrobić, to będziemy musieli przede wszystkim jak najbardziej uprościć te dwie liczby a oraz b. Widzimy, że w szczególności dla liczby b możemy zastosować wzór na zamianę podstaw logarytmów. Wzór ten jest następujący. Jeżeli mamy jakiś logarytm przy podstawie a z b, no to możemy go zamienić na iloraz dwóch logarytmów o nowych podstawach. Oba logarytmy muszą mieć taką samą podstawę. Na przykład napiszmy, że mamy ją podstawę c, czyli w liczniku mamy logarytm przy podstawie c, w mianowniku mamy logarytm przy podstawie c, a liczbami logarytmowymi są liczby b oraz a. Ta liczba, która była tu na górze, to idzie na górę, a ta, która była na dole, idzie na dół. No i możemy ten wzór stosować w dwie strony. Dla liczby b zastosujemy go oczywiście w tę stronę, czyli zamienimy ułamek dwóch logarytmów na jeden logarytm, ponieważ tak jak tu mamy podstawy c, tak tu mamy podstawy pierwiastek z 5, czyli te same podstawy, czyli możemy powiedzieć, że inaczej mówiąc, wykonujemy dzielenie logarytmów o tych samych podstawach i zamieniamy go na taki jeden logarytm. No to napiszmy, że nasza liczba b, która jest w postaci logarytm przy podstawie pierwiastek z 5 z 7 przez logarytm przy podstawie pierwiastek z 5 z 16, to jest inaczej mówiąc, stosując ten wzór, po prostu logarytm przy podstawie, ta dolna liczba logarytmowana, czyli 16, z liczby logarytmowanej tej, czyli z 7. No i w ten sposób już dużo lepiej zapisaliśmy liczbę b, a teraz tak samo zapiszemy liczbę a. Liczba a to jest logarytm przy podstawie 25 z 10 razy logarytm. Tu nie mamy napisanej podstawy, no to wówczas mamy tutaj podstawę 10. Możemy ją ewentualnie też napisać, żebyśmy dobrze widzieli, jaką mamy podstawę. I tu mamy liczbę logarytmowaną równą pierwiastek z 5. No i musimy wykonać mnożenie tych logarytmów, uprościć takie wyrażenie. I w sytuacji, gdy mnożymy logarytmy właśnie w ten sposób, że tutaj liczba logarytmowana jest taka, jak tu podstawa logarytmu, to można dokonać takiego nieformalnego skrócenia tych liczb i napisać, że to jest logarytm przy podstawie 25 z pierwiastka z 5. Wynika to ze wzoru właśnie na zamianę podstaw logarytmów. Moglibyśmy te dwa logarytmy zamienić na taki iloraz dwóch logarytmów o podstawie 10. Zobaczmy, co się wtedy stanie. Pierwszy logarytm to będzie logarytm przy podstawie 10 z 10 podzielić na logarytm przy podstawie 10 z 25 razy. I teraz ten logarytm przy podstawie 10 z tej górnej liczby, czyli z pierwiastka z 5, podzielić na logarytm też przy podstawie 10 z tej liczby, czyli z 10. No i zobaczmy, że teraz możemy skrócić te dwie liczby. One są identyczne. Nawiasem mówiąc, logarytm przy podstawie 10 z 10 to 1. Także tutaj, gdybyśmy nawet wprost obliczyli, ile te logarytmy są, to wyszłyby nam tutaj jedynki. Jeżeli tu byłyby inne liczby, no to oczywiście też takie skrócenie możemy wykonać. No i otrzymujemy teraz taki logarytm przez taki. One mają też podstawy 10, więc stosując ten wzór, zamieniamy iloraz tego logarytmu przez ten po prostu na logarytm przy podstawie takiej, czyli 25, a liczba logarytmowana jest taka, czyli pierwiastek z 5. No i właśnie gdybyśmy znali tę zasadę, że możemy dokonać takiego jakby skrócenia w ten sposób i otrzymujemy logarytm przy podstawie 25 z pierwiastka z 5, no to od razu z tego miejsca moglibyśmy zawędrować w to, a jeżeli nie, no to wykonujemy wzór na zamianę podstaw dla obu logarytmów, tu nam się skraca i potem jeszcze raz wzór na zamianę podstaw i mamy ten wynik. OK, no to w takim razie, skoro mamy liczbę a i mamy liczbę b, to teraz możemy policzyć, ile to jest a do potęgi b. No to policzmy. A do potęgi b to się równa. A wyszło nam takie. Moglibyśmy je jeszcze lepiej policzyć, ponieważ tutaj mamy potęgę piątki, tu mamy potęgę piątki. To będzie jakaś dosyć ładna liczba. 25 do jakiej potęgi dałoby nam pierwiastek z 5? Do jednej drugiej to byłoby po prostu 5. A do 1/4 to będzie pierwiastek z 5, czyli to będzie 1/4.
Moglibyśmy oczywiście wykonać rachunek, żeby policzyć ten logarytm. Może ja to zapiszę gdzieś tu z boku. Jak liczymy taki logarytm, zastanawiamy się, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 25, aby otrzymać pierwiastek z 5. Czyli piszemy, że 25 do x to się równa pierwiastek z 5, to od razu napiszę, że to jest 5 w potędze 1 druga. No i 25 to jest 5 w potędze drugiej. Jeszcze w potędze x, czyli to jest 2 razy x, czyli 2x, to się równa 5 w potędze 1 druga. No i gdy mamy podstawy takie same, to porównujemy wykładniki, czyli 2x to się równa 1 druga, czyli x to się równa 1 czwarta. No i stąd ten wynik, że ten logarytm jest równy 1 czwarta. Czyli mamy w ogóle taką sytuację, że nasze a jest równe 1 czwarta i 1 czwartą podnosimy do takiej potęgi. Logarytm przy podstawie 16 z liczby 7. Żeby teraz uprościć jakoś to wyrażenie, to fajnie by było, aby ta podstawa potęgi była taka sama jak podstawa logarytmu. Moglibyśmy wtedy skorzystać ze wzoru, że a do potęgi logarytm przy podstawie a z b to jest po prostu liczba b. O, z takiego wzoru. No i żeby teraz tak zrobić, to tutaj musielibyśmy mieć taką samą liczbę jak tu, czyli z tej jednej czwartej najlepiej byłoby zrobić liczbę 16, a to możemy stosunkowo łatwo zrobić, ponieważ 1 czwarta to jest inaczej mówiąc 4 w potędze minus pierwszej, a czwórka to jest inaczej mówiąc 16 w potędze 1 druga. Pierwiastek z 16 to 4, czyli 16 do 1 drugiej to 4, całość tak jak było do minus pierwszej, czyli 1 czwarta to jest inaczej 16 w potędze minus 1 drugiej. 1 druga razy minus 1. Czyli możemy tutaj zapisać, że mamy taką sytuację. Zamiast 1 czwartej to napiszemy, że jest 16 w potędze minus 1 druga i całość do takiej potęgi. Czyli logarytm przy podstawie 16 z 7 to się równa. I teraz ten wykładnik wyciągnę na zewnątrz, czyli napiszę, że mamy tutaj wyrażenie postaci 16 do tej potęgi, czyli logarytm przy podstawie 16 z 7 i całość jeszcze do potęgi minus 1 druga. To się równa, ta cała liczba zgodnie z tym wzorem to jest po prostu 7, czyli mamy 7 w potędze minus 1 druga, czyli to jest inaczej mówiąc 1 przez pierwiastek z 7. Możemy jeszcze usunąć niewymierność z mianownika i to będzie pierwiastek z 7 przez 7. No i my musimy uzasadnić teraz, że ta liczba, to nasze a do potęgi b, jest mniejsze od pierwiastka z 7 przez 6 i większe od pierwiastka z 7 przez 8. No i taka nierówność w sposób oczywisty zachodzi. Gdy to nasze a do potęgi b jest równe tyle, możemy napisać, że pierwiastek z 7 dzielone na 8 jest oczywiście większy od pierwiastka z 7 dzielonego na 7. To znaczy odwrotnie, pierwiastek z 7 dzielone na 7 jest większy od pierwiastka z 7 dzielonego na 8 i ten ułamek jest mniejszy od pierwiastka z 7 dzielonego na 6. No i w ten sposób kończymy dowód naszego zadania.